Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witajcie w naszym kolejnym wydaniu programu Walnij w Gruchę. Dzisiaj gościem jest Maciej Sulencki, nasz znakomity pięściarz zawodowy. Przypominamy, do tej pory mieliśmy już kilku arcymistrzów, którzy próbowali swoich sił. To są ich wyniki. Maciej Miszkin 812, Kamil Szeremeta 901, Artur Szpilka 906, Loża Szyderców, Maciej Miszkin, który też oczywiście był tutaj praktykiem, Janusz Pindera i Kacper Bartosiak. Maciek, jakie wrażenia z walenia w gruchę? Podzieliłeś się ze swoim imiennikiem na ten temat? Tak, z programu na program mam lepiej, tylko już nie są wyniki zapisywane. Wiem. Już musiałem skalę zwiększyć. A propos, widzicie Państwo, 908 na tablicy wyników, to jest ten nadprogramowy cios, który zadał Artur Szpilka, bo przypominamy tobie, Maćku, również, że trzy uderzenia są kolejno liczone. No i zobaczymy, na którym miejscu, czy wskoczysz na podium, czy też uplasujesz się tuż za podium. To jest najbardziej nieszczęśliwe, niefartowne dla sportowca, ale mamy nadzieję, że będzie. Miałeś jakieś do czynienia, z takim urządzeniem? Gdzieś tam walenie jakiś... w gruchę? Kiedyś tak, oczywiście. Ale w jakim wieku? To jeszcze byłeś nastolatkiem? Byłem młody. Się przed dziewczynami czy przed... Pamiętam zawsze, jak się idzie nad morze gdzieś w górę, na Mazury gdzieś w gruchach stoi, to czasami jak się z chłopakiem jest, to robimy sobie zawody, które lepsze. A w kadrze? A w kadrze też walenie gruchy było. Tak? Może coś więcej na ten temat? Lepiej. Po mrocy dziejów to ginie, tak? Dobra, zatem wobec tego, panowie, czy macie jakieś wskazówki? Jeszcze pytam Kacpra Bartosiaka, Janusza Pinderę, jeśli chodzi o technikę uderzania. Podpowiecie coś Maćkowi Sulenckiemu, bo byliście świadkami już kilku takich bombardowań. Ja tak jak Felix tam patrzę, co okay, z tego wynika. Nie będziesz zmieniał stylu, tak nie, jak nie, absolutnie niczego nie zmieniam. Proszę, wobec tego, Maćku, zapraszam cię na tak zwaną pozycję startową. Koncentracja, spokój, luz i za chwilę zobaczymy... ...829 to jest ta pierwsza próba. Zapraszam cię do siebie na chwilę oddechu, chwilę relaksu. No i panowie, ocencie teraz, jak to wyglądało stylowo. Maciek Miszkin? Nie, no, stylowo właśnie bardzo dobrze, ale walni tak niekoniecznie tutaj ktoś ci odda, więc na chama. Bez obrony, bez trzymania bez ręki obrony. Drugiej. Tak, żeby bolało. To była bardzo ładna akcja, bardzo dobry cios, kontrujący. Także kontrujący, a teraz taki jakiś w dobrej ofensywie. No ja jestem ciekawy rywalizacji z Kamilem Szermetą. Wy macie długą historię tak w ogóle. Pamiętasz, jaki był wasz bilans amatorski? Tam gdzieś koło remisu się chyba kręcił. Nie, Kamilkiem 3-1 dla Kamila, bo 4-1 dla Kamila nawet, a więc nie. No to właśnie, pod względem siły ciosu akurat tutaj bym postawił chyba na Maćka, ale tu jest ten wynik ponad 900 to jest... Ale Kamil się tu wystrzelał. Wystrzelał się, tak, to też... A dla Maćka dobra wiadomość, że już po pierwszej próbie skoczył na podium. Teraz może być tylko lepiej. Już masz na pewno medal tego programu, a zatem zapraszam cię po raz drugi. Już oczywiście też masz swoje przemyślenia i uwaga, druga próba. To będzie lepiej. Wygląda, że powinno być zdecydowanie lepiej. 840, tym razem Maciek Sulencki wybił. Powiedzcie mi, co ewentualnie tutaj do poprawy, czy uważacie, że to już jest max, czy jeszcze nie, coś? Nie jest max, tylko on jakiś jest zapasiony wolny, jakby był jeszcze szybszy, to byłoby jeszcze mocniej, bo technicznie to wszystko się składa pięknie. Ja się boję, ja się boję o rękę Maćka, więc tutaj nie chcę radzić, że mocniej, że ten, bo to... Mocniej. ale tak Stepa, szczerze. Kieleckiego. To wciąż takie są uderzenia od niechcenia, prawda? Tak. Ale takie, które trzeba pokazać promotorowi, żeby w tych najbliższych miesiącach zorganizował ci walkę o tytuł. Teraz jest motywacja. Jest motywacja. Taka sportowa złość. Dobra, zatem idziemy pokazać sponsorom i promotorom, że Maciek Sulencki jest głodny! Brawo, kończymy go w kinie. Coraz lepiej. No ale cały czas progres. No i jest. Każdorazowo jest progres. 8-4-8. Oficjalnie zatem Maciej Sulencki wkracza na podium. Maćku, drugi kochany, przepraszamy cię bardzo. Trudno. Troszeczkę zsunie się twoja talerz, niewiele. Maciej Sulencki. I powiedz mi, jakie wrażenia masz po tych próbach? Nie boli ręka? Kurczę, jeszcze nie. Jeszcze mogę walić. Później, jeszcze trzy próby, bo w każdej było więcej. I Artura dogoni. Co, nie mów tego, może oglądaj, przyjedzie zaraz tutaj. No tak.
i 848 zapisujemy formalnie tutaj na naszej tablicy. Jesteś w tej chwili na trzecim miejscu w gronie medalistów. I jeszcze raz generalnie podsumowując wrażenia, stres ci trochę przeszkadzał? Strasznie, czułem się jak... Tak jak przy wyjściu do walk? Gorzej. Jakby koledzy wychodzili, ale jest już okej. Okay. Powoli emocje schodzą. Te emocje schodzą. Wobec tego, panowie, jeszcze wasza ocena, jaką notę wystawiacie generalnie? Przemyślcie to, panowie, przemyślcie. Tutaj wiatru nie było żadnego przy okazji, pod narty nie wiało. Styl chyba był najładniejszy, ale cudownie. W tej samej wadze Szeremeta. Tak, ale wydawało mi się, jak oglądałem tutaj, powiedziałem, że jakby tak trafił Gołowkina, jak tutaj trafił w tą grukę, to by mógł paść na deski ten Gołowkin. Natomiast no tak nie było później w ringu. Natomiast tu widzę potencjał ciągle. Potencjał na poprawienie tego wyniku i to znacznie. Myślę, że będzie dogrywka jeszcze po programie. Czekamy kiedyś. No. Ale zauważcie, kiedy zaczęliśmy mówić o tej czekającej ewentualnie walce, Maciek Sulecki się rozkręcił i co poszło w górę. Tak, to jest tutaj. Tu niestety zasady naszego programu są takie, że są trzy próby kolejnych, już nie rejestrujemy po programie, jeszcze ewentualnie spróbujemy Maćka namówić, a gdzieś tam może w kolejnych magazynach sportowych to znajdzie swoje ujście. Przekażemy, jak to wyglądało. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. To było kolejne Walni w Gruchę z pretendentem do tytułu Mistrza Świata w boksie zawodowym w kategorii średniej Maćkiem Suleńskim. Przypominam, Kacper Bartosiak, Janusz Pindara, Maciej Miszkin byli naszymi ekspertami, szydercami. I to wszystko. I oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych naszych programów pięściarskich. Etoto. Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.